Witam Was, kochani. Dzisiaj Was witam, powiem Wam, z Wisconsin. Jesteśmy z grupą morsów, znaczy czekamy, aż dojadą wszyscy. Powolutku się zjeżdżają. Będziemy morsować właśnie w tym jeziorku. I będzie fajnie, tak więc pokażę Wam. Mamy już właśnie ognisko rozpalone, fajne domki. To jest, powiem Wam, polski camp, Camp Vista. Znaczy dzieciaki tutaj przyjeżdżają też z polskich szkół. I jest właśnie w lecie camp. Można też te domki sobie potem też wynajmować, czy teraz. Pierwszy raz tutaj jestem, ale wygląda naprawdę bardzo fajnie. Tak więc do zobaczenia. Gdzie możecie sobie... O. Na mrozie to po prostu moja szczęka zamarza. Ale powiem Wam, możecie sobie wejść, dam Wam też w opisie link do strony. Jak ktoś jest z okolic, pewnie większość osób, co tutaj mieszka, była. Może nie, ale warto sobie wejść i zobaczyć i przyjechać na weekend. Tutaj też jest kościół, gdzie są odprawiane msze i powiem Wam, że Wojtek nam mówił, że ten kościół się spalił i niedawno został właśnie odbudowany. Powiem Wam, ma być nas około 40 osób z grupy właśnie morsującej. Nie wszyscy morsujący. Na przykład Michał mój w tamtym roku morsował, w tym roku nie morsuje. Maja też nie morsuje. Ale i tak sporo osób z nas będzie morsowało. Zobaczcie, jakieś budki dla ptaszków. Fajne miejsce, powiem Wam, naprawdę. Tam o te dwa domki też są nasze. Znaczy nasze. Z naszymi osobami. Widzę, ktoś tam przemknął w czapeczce naszej morsów. I czekamy na więcej. Osoby już jadą. No, a to nasza czapeczka. Opierali się i stawiamy na górę. Marszy górą! Chłopaki będą się zanurzać, nurkować. Jak będziecie wracać, zobaczycie 100 nóg tutaj w tym kuku, to będzie marszujemy. Ale długo będziecie tam? 15? Wow. Nie? No jacuzzi to jacuzzi, nie? O, jacuzzi się robi, proszę. One tak, wiesz, hibernują. Tu są i żółwie. Ale nie, nie, taką mało. Ale są duże żółwie też. Idzie to pani. Idziemy już. I właśnie mówimy, że wyglądamy jak na Sylwestra albo na studniówkę. Słońce zachodzi. Grupka się zbije. Ojeju, jak tu się zapada w ten. Bo śnieg jest zmarznięty. Thank you.
saw you walking the line, and the truth may come as a surprise, that with you I feel alive. You will be the last one I think about. Was z samego rana w niedzielę. Dzisiaj też będziemy morsować. Dzisiaj jest spokojnie, nie wieje wiatr. Wczoraj wiał wiatr. O, zamarza powoli nam nasza dziura. Ale to nic. Jak wejdziemy do wody, to powywalamy. Ale najpierw będzie śniadanie. Zobacz, jak fajnie. A widzicie, tutaj jest też miejsce, gdzie właśnie można i kajaczkami pływać, jak jest lato oczywiście. I są ścieżki dookoła jeziora. O, tam nawet jakiś domek widać. Głęboko. Już nie jest takie kształtne. Pierwsza tura już była, teraz druga tura, tutaj jajeczka robi się boczek, tutaj też, bo jest nas dosyć sporo, mieliśmy 120 jajek, ale chyba nawet wszystkich nie zużyjemy, nie? Mój Michał jest kucharzem dzisiaj. Chcesz się, Michał, pokazać jako kucharz, nie chcesz? Nie, bo głupie wygląda w czapce. Nie masz czapki. A to już jest część grupy po śniadaniu, część nie. Widzicie? Jak to mamy fajnie. Dzisiaj dzień drugi. Idziemy właśnie nasz przerębelek. Tam z drugiego domku. Już to czujecie, ja widzę. Wieje ci troszkę znowu. Jedziesz, kiedy się dam.